Cześć, witam was ponownie. Gramy dzisiaj w Skyrima i mamy naprawdę sporo do zrobienia. Wciąż nie mogę pojąć, dlaczego Skior cię wpuścił. Kamienną rękę? Dobra, pierwsza misja. Tak? Mieszkaniec Białej. Zdaje się, że jakiś drapieżnik zaatakował i... Wiedziałam, że mogę na ciebie liczyć. Zajmij się tym od razu. Nikt nie lubi, jak mu się zwierzęta po terenie włóczą. Potrzebujesz czegoś? W porządku. Czekam. W takim razie ja już sobie pójdę. Dobra. Next one. Tak? O. Och, to... Mogę. To może ocalić ci życie. Trzeba odsuwać, więc więcej trenować. Spoko. Nie ma sprawy. Coś mnie chyba słabo słychać, nie? Czy teraz... Nie, zanim cię przyjęli, byłam najmłodszą towarzyszką. To pewnie czasami dobrze. Śnie znaczy, że mogę ci pokazać sobie. Co i jak. Od kiedy pamiętam, opiekuję się wojownikami Jorvaska. Tu nikt nie ma misji. O, witam. Zabiłam wczoraj niedźwiedzia. A tobie udało się coś ucalować? Tak, 30 bandytów. Nie, super. Jeszcze złoto. Coś mi się wydaje, że to jest tak, że jedna misja i potem mogę drugą wziąć. Widzę. Widzę, słyszę i wiem wszystko. Och, umiem dotrzymywać tajemnic. Zmiotło was. Deszczyk. No ja ją tu zostawiłem, ona gdzie poszła. No what the fuck. Miałaś tu czekać. No gdzie ona jest? Jej. To zaszczyt znów cię widzieć, Tanie. Prowadź. Litka. Aj, przygoda wzywa. Mapa. Co, nie mam misji? Lodowy upiór. Dobra. No matko. Czy ja mam ją po prostu tak poszukać i ubić tak? Nie ma nigdzie napisane, że tu ją akurat znajdę. Na ekstra. No nie, jest. Już na puszczę. A, okej. Okay. Ślepy ja. Bogowie czuwają nad tobą podczas bitew.
No Jezus. Taki wielki problem się tepnąć z domku. To żeśmy szybko tą misję zrobili. Będzie szybciej, bo sobie zeskoczę na dół. Znaczy, w sumie nie można zeskoczyć na górę. Hello. Dysponujesz pan... Właściciel na pewno odetchnął z ulgą. Sypnęli monetami, bez dwóch zdań. Wciąż nie brak... Zaplanował dla ciebie coś specjalnego. Lepiej z nim porozmawiaj. To lecimy. Ostatni rekrut, tak? Czekaj, mam rację? Fusroda. Wstawaj. A, jesteś. Tak, tym razem zaplanowałem coś trochę innego. Ale nie jest to przeznaczone dla wszystkich uszu. Spotkajmy się dziś w nocy w podziemnej kuźni. Jeszcze porozmawiamy. Zapomniałem, że się nie orientujesz. Pod niebiańską kuźnią. Tam, gdzie pracuje Eorlund. Drzwi są ukryte, ale pokażę ci drogę. Do następnego razu. A fakt, gdzie ją chciał? Tak? Pokażę ci, co potrafię. Musisz awansować, aby móc mniej więcej trenować. Ale powiem ci... że figurę to ty masz. W takim razie ja już sobie pójdę. No na razie. Do potem. Powiem ci, Lidia to taka trochę brzydka. Że niby gdzieś tu jest ten, której my się mamy spotkać. No to będzie za krótko. Jeszcze z 5 poczekamy. Jestem zmuszony prosić cię o zaprzestanie. Prawdę mówiąc, nic mi nie wiadomo o prawach zakazujących tego, co robisz. Ale zamknę cię, jeśli będzie... Mam na ciebie oko. Myślę, że ci ciebie boję. A, pod. Okej. Siema. Ayla wkrótce do nas dołączy. Możemy zaczynać? No pronto. To nie jest próba, to dar. Wejdź, śmiało. No i co teraz? Że musimy? Wiesz co? Wtedy mi się bardziej podobało. Szkodlak jest zbyt zajęty próbą odrzucenia wspaniałego daru, jaki otrzymaliśmy. On sądzi, że jesteśmy przeklęci, ale w istocie jest to błogosławieństwo.
czy coś, co zapewnia taką sprawność. Ona ma ogon. Więc bierzemy sprawy w swoje ręce. Dobra. Żeby aspirować do miana towarzysza, musisz wraz z nami przyjąć krew wilka. Czy chcesz, by twoja dusza połączyła się ze światem zwierząt? W porządku. Dawaj. Lol. Zajebiste. Co teraz? Ale zrąbiste. Jest tam sto? Ja dziś przedostanę. Wow. Ale fajnie. Śpisz? Zaczynałam już myśleć, że nigdy. No znowu miałem fazę i mnie wypierdoliło gdzieś. Wrócisz. Twoja przemiana nie była łatwa, ale nadal żyjesz, więc gratuluję. Zaplanowaliśmy nawet dla ciebie małą uroczystość. Niedaleko, na skale Wisielców, obozuje grupa Srebrna Ręka. Chyba już ich znasz. Zarżniemy ich wszystkich. Prowadź. Skior już poszedł na zwiady. W takim razie ja już sobie pójdę. Nie, i co z tym ze mną? O lol, ale... A, dobra. Luz. Dobra, ale jak się mam stać wilkołakiem, bo też by było fajnie wiedzieć. A, przemiana. Nie. Ho, ho.
Zajebiście. Kolejny finisher, lol. Zajebiście. Spójrz, ci tchórze musieli się zabarykadować po ataku z Kiora. Niemal czuć ich strach. No nie da się z pierwszej osoby. Zajebiście. No ale nie mogę przeszukiwać kuferków. LOL. Tutaj. Coś nie pykło. Spójrz, ci tchórze musieli się zabarykadować po ataku z Kiora. Niemal czuć ich strach. Ty gdzie byłaś, jak ja biłem się? Jest tam trup, prawda? Tak sądziłam. Sądząc po zapachu, to nikt znajomy. Niektórzy nie potrafią odciąć się od zwierzęcia. Dziczeją. Na miejscu tego biedaka mógł być ktokolwiek inny. Powinniśmy iść dalej. Zapiszę sobie tutaj, żeby już drugi raz nie musieć. Nic dziwnego, że... Idziesz? Co to ma być, lol? Lol, no jaja sobie robicie chyba. Tym wilkołakiem się nie da grać. Jak fajnie się wydawało, to widzą. Dwójkę zaatakuje i pograne.
Stój, ciulu. Nic dziwnego, że trzymają to gryzon, brudasy. No dobra, jeden płat, co w związku z tym. No nie ogarnia. Fuck. Chciałem w to gówno wejść, nie? Nie spadnę. Teraz ci odpłacę. Pokażę ci prawdziwą. Wyjdą mnie pewnie zaciulają. Jakby inaczej. To weź to ogarnij, mi pomóż, a nie głupia pindo. Łatwiej by ich było zaciulać, nie będę z kołakiem. Dobra, zmieniaj się z powrotem, wchodzimy tam, nie będę z wilkołakiem, to będzie najłatwiejsze, ale zobaczycie to już w kolejnym odcinku, ja się z wami żegnam, trzymajcie się, na razie.